Obsługą programu 500+ w Świdnicy zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Czy odbyli Państwo szkolenia w tym zakresie? Tak, jedno z takich poważniejszych szkoleń to było szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we Wrocławiu w Urzędzie Wojewódzkim. Tam byli przedstawiciele naszego ministerstwa, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i tam osoby, które zajmować się będą w gminach zagadnieniami związanymi z programem 500+, no mogły uzyskać informacje takie, które na bieżąco nas nurtowały. No oprócz tego też staramy się szkolić pracownicy, którzy będą obsługiwać ten program, korzystają z komercyjnych szkoleń, które no, pozwolą sprawnie obsłużyć ten program. Jak została przygotowana placówka do pierwszych miesięcy ruszenia z programem? Czy spodziewa się Pani ogromnego zainteresowania? Myślę, że tak. Liczba świadczeniobiorców może być w granicach od 6 do 7 tysięcy. No jest to duża liczba, w związku z tym no musimy też dostosować nasze możliwości do sprawnej obsługi tego zadania. W związku z tym faktycznie, jeżeli chodzi o sprawy takie związane z lekkimi remontami, to przystosowujemy jedną z sal, która do tej pory służyła nam jako sala narad w siedzibie na ulicy Franciszkańskiej. I będzie dostosowana do przyjmowania i obsługi tego programu 500+. Czy przygotowanie do tego programu wiązało się ze stworzeniem nowych stanowisk pracy? Tak, obsługa takiej ilości wniosków, no bo to też nie jest tylko przyjęcie wniosków, tak? To jest wydanie decyzji, to jest całe postępowanie administracyjne. Taka minimalna ilość osób, która powinno obsługiwać ten program dodatkowo, to są 3 osoby, więc będą zatrudnione 3 osoby dodatkowo. Oczywiście będziemy korzystać też z osób, które są zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tak trzeba będzie przeorganizować pracę, żeby w miarę sprawnie przebiegał ten proces przyjmowania wniosków. 1 kwietnia będzie można już składać wnioski. Gdzie można je dostać, w jaki sposób można aplikować o świadczenia i kiedy spodziewane są pierwsze wypłaty z programu Rodzina 500+. Faktycznie wnioski złożone, to jest bardzo ważna informacja, wnioski złożone przed 1 kwietnia nie będą rozpatrywane. To jest po prostu, tak wynika z ustawy. Dlatego wnioski mogą być składane od 1 kwietnia. Tak jak mówiłam wcześniej na samym początku naszej rozmowy, w mieście Świdnica wnioski te mogą być składane w 3 punktach, jeżeli chodzi o siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Westerplatte, Wałbrzyska i ulica Franciszkańska. A kiedy prawdopodobnie będą wypłacane te środki? Środki, to też jest taka ważna informacja i chciałabym tutaj szczególnie na to zwrócić uwagę, że w związku z tym, że ta ilość wniosków, które wpłyną, ona na pewno będzie bardzo duża. W ciągu jednego miesiąca na pewno żadna z gmin nie byłaby w stanie, w mojej ocenie, jakby opracować i wydać od razu decyzję na wszystkie te wnioski, które zostaną złożone. W związku z tym ustawodawca założył tak, że jeżeli wniosek będzie złożony do 30 czerwca, czyli mamy 3 miesiące, kwiecień, maj, czerwiec. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca, to świadczenie będzie wypłacane na te 3 miesiące. Czyli jeżeli ktoś złoży 30 czerwca, to świadczenie, czyli decyzję będzie miał wydane za kwiecień, maj i czerwiec. Natomiast jeżeli ktoś już ten wniosek złoży 1 lipca, to świadczenie będzie zgodnie z ustawą wypłacane za miesiąc, w którym wniosek został złożony. A co w sytuacji środowisk patologicznych? Czy taki zastrzyk gotówki na każdy miesiąc czasem nie będzie pogłębiał problemów i skąd pewność, że środki trafią do dzieci? Czy będą one jakoś weryfikowane? Tak, o tym też mówi ustawa, w związku z tym, że no, może zdarzyć się jakiś procent rodzin, które albo są niewydolne wychowawczo, albo też no, jest tam pojawia się problem alkoholowy. Właściwie większość z tych rodzin, no, można powiedzieć, że jest w rozeznaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień dzisiejszy. I jeżeli pieniążki nie będą wydatkowane zgodnie z założeniami, wtedy pracownik socjalny idzie na wywiad środowiskowy, wybada całą sytuację i ta pomoc może
może być przyznana w formie rzeczowej. Na przykład opłata przedszkola, żłobka, czy opłata obiadów. Tam, gdzie jest podejrzenie, że mogą być wydatkowane te pieniążki niezgodnie z przeznaczeniem, jest też narzędzie do tego, żeby to weryfikować. Jak pani ocenia ten program? No jest to na pewno program, który w dużym stopniu da takie jakieś poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo finansowe rodzin. Trudno mi jest oceniać. Myślę, że każda pomoc dla rodzin, które wychowują dzieci, to jest ważna rzecz i cenna. Trochę, że tak powiem, szybko, trochę mamy pewne wątpliwości, bo to też nie jest tak, że to wszystko jest takie jasne i takie łatwe. Tak, mamy pewne wątpliwości, czy zafunkcjonują na przykład te systemy informatyczne. Są pewne rzeczy niezależne od gminy, czy od wykonawców tego zadania. My na przykład ten program, który obsługuje tak stricto ten projekt 500+, czyli ten rdzenny, ten najważniejszy, będziemy mieli zainstalowany u siebie w ośrodku 30 marca, czyli tak naprawdę zostaje nam jeden dzień. Jeżeli tam będzie wszystko tak jak należy, tak, i nie będzie żadnych komplikacji, to wszystko świetnie, pójdzie bez problemu. Jeżeli zdarzą się tam jakieś sytuacje takie, które uniemożliwią podejmowanie pewnych działań, to już są to sprawy, które są niezależne od nas.